Witam Państwa z Wrocławia. Jest 6 lipca 2015 roku. Dzwonię do profesora Kazimierza Piotrowicza, bo jestem z nim umówiona na rozmowę. 510-34-34-35 to jest jego numer, który on podaje w internecie na swojej stronie www. Dzień dobry panu, panie profesorze. Mówi Beata Andrejas z Wrocławia. Tak, no miałam zadzwonić dzisiaj po weekendzie, bo ja niestety na żadną podróż w tej chwili niestety nie mogę się zdecydować. Dzisiaj jest poniedziałek. Właściwie czuję się lepiej niż w piątek, jak rozmawialiśmy. Bo okazało się, że te bóle, na przykład mięśni, bardzo dokuczliwe, okropnie dokuczliwe, odjęło jak ręką uciął. Odjęło natychmiast. Po naszych rozmowach, bo były dosyć intensywne, po prostu nie ma tych bóli. W ogóle wczoraj nawet na spacer poszłam z córką. Pierwszy raz od nie wiadomo ilu dni do parku. Bo mogę chodzić znowu. Bo już było tak źle z tymi bólami mięśni, że nie mogłam nawet iść. Że jest nadzieja, no. Tak, tak, no. Tak. No stres, tak. Tak. Już on bardzo długo trwa, bo przecież oni mnie leczą, ci onkolodzy, w cudzysłowie leczą, od 2 lat. Tak, bardzo. Tak. Tak. No. Zdaję sobie sprawę, że problem nie zniknął, tylko po prostu jest to chwilowe polepszenie i też idzie na jakiś koszt, bo to za wszystko trzeba płacić niestety. Tak, ale proszę sobie wyobrazić, że niesamowitą negatywną reakcję wywołały moje próby namówienia tych kobiet w mojej rodzinie do przyjazdu do pana. Zaczęłam od tej starszej córki, no to już po prostu doszło do strasznej awantury, a po jakimś tam kilku godzinach zadzwoniłam do matki i to się niestety powtórzyło. Także tej młodszej córki to nawet nie próbowałam do niczego namawiać. W ogóle prawie nic jej o tym nie powiedziałam, bo
Ja, jak rozmawialiśmy, ja to powiedziałam, że mi nie, ja czarno to widzę, żebym ja mogła te kobiety namówić do przyjazdu ze mną do pana. Także ja mogę przyjechać, ale tylko ja. Niestety, tak to na dziś wygląda. Nie ma znaczenia. To... Tak, tak. No. Tak. Tak, tak, szczególnie tak. Tak. Tak, panie profesorze, proszę sobie wyobrazić, że obie generacje, nie moja, bo ja jestem 50 plus generacja, ale mama 70 plus i dziecko 20 plus, one są tej samej propagandzie poddane, mimo że ta ogląda tylko telewizję, ta starsza seniorka, a ta młodsza tylko komputer. Więc ta sama propaganda sączy się z wszystkich mediów, prawda? I ona doprowadza do tego, bo nacisk, rodzina na mnie naciska niesamowicie, żebym się leczyła konwencjonalnie, czyli w szpitalach. Niesamowity jest to stres. No żaden, ale one w ogóle nie biorą tego. No jest coraz gorzej, taki jest efekt, nie? Tak, ale one w ogóle tego nie przyjmują do wiadomości, bo tak są zastraszone tym zgon, że kolejną fazą jest zgon, że odjęcie pacjentowi onkologicznemu terapii onkologicznej w szpitalu jest zgonem, bo tym też nas straszą, mnie straszą lekarze non-stop tym, nie? I internet, bo już zaczęłam się, bo przy pierwszej chemioterapii w tamtym roku, na wiosnę, nie patrzyłam w ogóle nic, miałam zaufanie do lekarzy i nic nie patrzyłam na żadne informacje, ale teraz po tej drugiej nieudanej białej chemii w innym szpitalu, no po prostu już robię własny research i wygląda to bardzo źle. No, ja ją czuję. Ona po prostu ten nowotwór, on żyje własnym życiem. Daje mi jakby sygnały. Nie, ona jest zamknięta, panie profesorze. Ona jest zabliźniona. Ona jest zabliźniona, tylko ma inny kolor ta skóra w tym miejscu, gdzie była ta dziura dwucentymetrowa. I tam doktor, no, szczególnie doktor Ziółkowska w tym szpitalu wojewódzkim we Wrocławiu, ona robi ciągle zdjęcia tej piersi, żeby mieć porównanie. Tak jak pan to tutaj na swoim wideo z tymi zdjęciami, żeby mieć porównanie, bo oni uważają, że to jest mała sensacja, że to w ogóle się tak otworzyło i że zaczęło się tak z tego sączyć. No, eksperymentują na ludziach po prostu, no. No, no tak. 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 Aha. No. Mm.
to ja już jestem w tej fazie, że mi się to zabliźniło. Panie profesorze, czy pan używa Skype'a, żeby na przykład jakiś z panem wywiad na Skype'ie i nagrać to i rozpowszechniać, bo Polacy, bo rata zachorowań na raka jest po prostu porażająca. 350 tysięcy rocznie Polaków zachorowuje na raka. Prawda? Więc to jest tak masowe zjawisko, że to dotyczy no, milionów ich rodzin. Tak, tak, to widzimy. Tak, tak, tak. Tak. No. Tak. Już w stadium krytycznym, prawda? No. Tak. Tak. No. No, rozumiem. No. No tak. Że to na lekarkę też padło. Oni się też boją tego bardzo, nie? Lekarze. No właśnie. Panie profesorze, bo ja nie mogę rozmawiać niestety przez komórkę, bo mnie boli głowa od tego. I ja chciałam prosić pana o trochę cierpliwości. Ja odezwę się znowu w tym tygodniu, może pod koniec tego tygodnia. No dobrze. I ja bym chętnie skorzystała z pana pomocy, bo jak pan mi oferuje pomoc, to ja po prostu chciałabym przyjąć tą pomoc, tylko jak ja mam dojechać do Chorzowa, to ja nie wiem. Zastanowię się, prawda? No, na razie jakby stan polepszył się na tyle, że no, funkcjonuje. Więc mogę też myśleć i planować. Czy możemy się tak umówić, że zgłoszę się do pana w czwartek na przykład? Mhm. No, no, datą pewną jest dzień, kiedy tam do tego szpitala muszę iść na konsultację. Będzie pobrana krew, no będzie porównanie, bo te tabletki, proszę pana, to oni mi też dali dlatego, że ja już że po prostu wlewy kroplówkowe zdarzają się takie pomyłki, że można zabić kogoś przez pomyłkę w tym, co jest w kroplówce. Pan rozumie? Ja zbieram tam te naklejki, jak jest, wlewam ją w mikroplówkę, to ja zdzieram tą naklejkę plastikową i ją zabieram ze sobą, co spowodowało ogromne protesty tych pielęgniarek. Co pani robi? Co pani robi? Wie jak to? Nie mam prawa wziąć naklejki z tej kroplówki, którą mi wlewacie. I to jest totalny stres i mam sygnał od znajomego lekarza, że bezpieka nie jest w stanie zapewnić mi stuprocentowej ochrony, pewności tej rodzaju wlewu. Bo każdego można tam przy tej pomocy, znaczy przy pomocy, no w cudzysłowie pomocy tej kroplówki zamienionej na coś innego, wlać mu coś, co no, nieodwracalne już szkody wywoła. Także z takim też mamy do czynienia z sytuacją, niestety. Tak, to jest bardzo 1%. Ja wiem o tym. Ja wiem o tym. Dokładnie, jakby tym pacjentom nic nie wlewali, tylko glukozę, prawda, czy sól fizjologiczną, to by to samo, ten sam efekt byłby, prawda? Na kroplówkach.
Być może lepszy nawet, bo jeżeli 1% są w stanie wyleczyć przy pomocy chemioterapii, a 30% jest to efekt placebo, czyli matematycznie patrząc, gdyby wlewali pacjentom sól fizjologiczną, to więcej by było wyzdrowień z raka niż jest w tej chwili. Bo to niemieckie badania też potwierdzają. Jest taki medyk, którego nawet Niemcy do więzienia wsadzili, zajmujący się onkologią. Wyrzucili na banicję, bo tak on tam im przeszkadzał, temu lobby farmaceutycznemu. Ale to następnym razem. Panie profesorze, to... No. Tak. Tak. Tak, ja słyszałam na internecie tą pana historię. To jest straszne po prostu. To jest straszne. Czy to w ogóle seryjny samobójca zagiął na pana parol? Tak. 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 Wie pan, bo ja widzę pana nagrania. Ma pan tylko 13 filmów na YouTubie. No. No. No i umorzyła, prawda? No. Zawieszanie, no to jest to samo. Tak. No. Tak, panie profesorze, bo ja bardzo bym chciała z panem kilka wywiadów nagrać, bo pan takie rzeczy mówi ważne, że to trzeba utrwalić i upubliczniać. Tylko nie wiem jak. To umówimy się może następnym razem bardziej na sposób wywiadu. Jeżeli ja nie mogę do pana przyjechać, może pan do mnie albo no, przez Skype'a po prostu. No wiem, no Chorzów, Wrocław, no... Wiem, dużo, tylko na, proszę tego nie brać jako krytykę. Ja na przykład pana strony nie mogę czytać, bo ja nie mogę czytać, bo mi zniszczyła chemioterapia wzrok. Najpierw kodeksy, śledzenie kodeksów, bo ja prawnikiem jestem z wykształcenia i ten drobnym drukiem, szczególnie kodeksy, znaczy no grube te, czytanie ustaw, po prostu zniszczyło mi wzrok, akurat się to zbiegło z 40+, ale teraz po prostu chemioterapia tak mi zniszczyła wzrok, że ja na internecie, na komputerze, na ekranie nie mogę w ogóle czytać. Ten światło z ekranu po prostu uniemożliwia mi czytanie, także ja mogę tylko słuchać. I dlatego nagrania, myślę, że dużo ludzi jest w tej sytuacji. Audiobooki się w tej chwili rozwijają też dlatego, bo ludzie jadąc samochodem też mogą słuchać, prawda? I to jest ważniejsze, znaczy taki przekaz, szczególnie jeszcze z wizją na dodatek, jak widzi się osobę, która mówi, to tym bardziej... Także to na pewno wrócimy do tematu, jeśli pan się zgodzi, jak nagrania zrobić z panem. No to fajnie. No to ja dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Tak. No wspaniale. Wstąpić mógłby tu? No to wspaniale by było. O, no to przez Wrocław, koło Wrocławia, prawda? No, ja zapraszam, no, zrobimy kilka nagrań po prostu i one na pewno pomogą. Tak jak mi pan pomógł, tak i innym pomogą, bo to lawinowo będzie działać. Bo już mam sygnały, że też się osoby za granicy tym zainteresowały polskojęzyczne, bo to jest... No, no to dziękuję w takim razie. Pan wie, kiedy to by było, około którego? Czy to w lipcu, czy w sierpniu? Dobrze.
Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteśmy w kontakcie. Bardzo dobrze. By było wspaniale. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Tak, tak. Te kostki, jakbym obręcze miała, tak? Na kostkach. Skąd? Tak. I buty miałam cały czas mocno zasznurowane. To prawda. Musiały bardzo mocno. No. Tak. Zawsze na obcasie, bo łyżwy... Tak. 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 Czyli jak mogłabym to, ten ucisk zmniejszyć? Jak? W jaki sposób? Na tym materacu, tak. Tak, tak. Bardzo panu dziękuję. To jest na pewno trafna diagnoza. Absolutnie. Tak było, że jako mała dziewczynka, bo ja zaczęłam trenować łyżwiarstwo figurowe na lodzie wyczynowo, mając 5-6 lat. I te buty łyżwiarskie są zawsze na obcasie. I zawsze mocno, bardzo mocno muszą być związane, żeby krawędź, przecież to się jeździ na dwóch krawędziach. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jaka to jest trudność, że na łyżwie. Tak, tak, tak. Niesamowite. Dziękuję panu. Bardzo mi pan pomógł, bo rozumieć to jest dla mnie, bo ja, moją religią jest wiedza. No. Tak. 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 Bardzo dziękuję w takim razie i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia.